Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w telewizji w Polsce.pl. Zadajemy jak zwykle istotne pytania, a tym razem bierzemy na warsztat panelistów Kampusu Polska, który organizuje Rafał Trzaskowski, i zastanawiamy się nad doborem osób, które w tych panelach mają brać udział. Będę na ten temat rozmawiała z moimi i z państwa gośćmi, z Dariuszem Mateckim z Suwerennej Polski. Witam pana serdecznie. A także z naszym drugim gościem, Piotrem Kusznierukiem z Trybuny Info. Witam równie serdecznie. Szanowni państwo, drodzy panowie, na jednym z paneli kampusu organizowanego przez Rafała Trzaskowskiego jest dwóch gości z prokuratorskimi zarzutami gospodarczymi. Jeden podejrzany z panów o pranie brudnych pieniędzy, drugi o wyrządzenie straty w wysokości 160 milionów złotych spółce GetBack. Właśnie widzimy, napisał o tym portal w polityce.pl. No i właśnie zastanawiamy się, jak to jest, panie Dariuszu, że obaj panowie mają młodym ludziom w Olsztynie opowiadać, jak to władza chce wpływać na biznes. Panowie o dość wątpliwej moralności, zwłaszcza jeśli chodzi o prowadzenie interesów gospodarczych. No, pani redaktor, przypomnijmy, że gościem poprzedniego Kampus Polska była również osoba ze Szczecina, której prokuratura chciała postawić bardzo twarde zarzuty korupcyjne, gdzie ludzie chcieli zeznawać w jej sprawie, gdzie tak naprawdę, no, niestety nie mogła prokuratura postawić zarzutów, ponieważ ta osoba ukrywa się za immunitetem. Mowa tutaj o marszałku Tomaszu Grodzkim. Skoro dla środowiska Platformy Obywatelskiej taka osoba jak marszałek Grodzki jest autorytetem, jest osobą, która powinna według nich piastować funkcję marszałka Senatu, tak zaszczytną funkcję trzeciej osoby w państwie, no to chyba już nic nie powinno dziwić, co się dzieje na dole tej partii. Kogo zapraszają? W poprzedniej edycji, tuż po tym właściwie jak znieważała żołnierzy, polskich strażników granicznych broniących naszej granicy podczas hybrydowego ataku Łukaszenki na Polskę, zaproszona jako autorytet była pani Barbara Kurdej-Szatan. Więc tutaj mamy, to teraz odczytam, zarzuty dotyczące tych osób, które są zaproszone, dotyczyły wielomilionowych wyłudzeń z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w latach 2010-19. Osobom tym zostały postawione zarzuty karne, oszustwa dotyczące mienia znacznej wartości, prania brudnych pieniędzy, działania na szkodę pracowników. No to skoro takie osoby mają być autorytetami dla polskiej młodzieży, takie osoby są autorytetami być może dla pana Trzaskowskiego, no to nic dziwnego, że trzyliterowe służby często wizytują różne warszawskie instytucje. Niedawno również tam były. No, dobór osób, które są prelegentami na Kampus Polska, moim zdaniem jest bardzo podobny do doboru osób, które są na Woodstocku, czyli na Poland Rock u pana Owsiaka. Są to osoby, które w moim przekonaniu z młodzieżą po prostu spotykać się nie powinny, bo nie niosą dobrych wartości. Ludzie tacy jak pani Agnieszka Holland, która Polaków zawsze właściwie przedstawia w jak najgorszym panie świetle. Panie Dariuszu, ale o tym doborze jeszcze będziemy mówić, o festiwalu w naszej kolejnej rozmowie. Teraz chciałabym zapytać pana Piotra Kusznieruka, czy dobór osób o no, tak bardzo podejrzanej reputacji to jest jakiś problem tutaj dla Rafała Trzaskowskiego, czy wręcz przeciwnie? Chciałem rozróżnić dwie sprawy, które są dosyć istotne w tej rozmowie. Pierwsza sprawa, dobór osób i czy osoba zamieszana w aferę GetBack, mówiąca o wpływie polityki na gospodarkę, jest dobrym prelegentem, trudno mi w tym zakresie powiedzieć. Z drugiej strony
No było to olbrzymie wyłudzenie. Może ktoś chciał opowiedzieć o kulisach tej sprawy na forum szerszych, ponieważ w sprawie czytaliśmy sporo materiałów na ten temat. Druga dosyć istotna sprawa. W Polsce prokurator nie wydaje wyroków. W Polsce wyroki wydają sądy powszechne, szczególnie drugoinstancyjne, ponieważ wtedy jest wyrok prawomocny i obowiązujący. To, że prokurator postawił zarzuty, nie oznacza, że osoba jest winna ani skazana. W przypadku chociażby pana Grodzkiego dziwię się mu, że się nie zdecydował na zdjęcie immunitetu, ponieważ w przypadku skazania no by mógł się oczyścić w tym zakresie, to znaczy w przypadku postępowania sądowego, ponieważ postępowanie sądowe nie wyklucza funkcjonowania jako poseł, ponieważ ustawa o mandacie posła nie zabrania tej czynności. Więc rozróżnijmy dwie rzeczy, to znaczy prokurator swoją oceną sytuacji, która jest bardzo często jednostronna, ponieważ nie przedstawia dowodów obrony, niekoniecznie decyduje o tym, czy ktoś jest winny, czy niewinny, ponieważ zazwyczaj tryb obrony mówi w ten sposób, że swoje dowody na obronę przedstawia się w procesie sądowym. Więc to jest dosyć jednostronna ocena i mówienie o zarzutach do kogoś, po pierwsze, pokazuje dosyć nieprzyjemną sytuację, że sprawy wychodzą z prokuratury, sprawy wychodzą z Ministerstwa Zdrowia, bo ostatnio oglądamy ministra Niedzielskiego, który pisze o pacjencie, który przyjmuje leki. Nagle pojawiają się te informacje w domenie publicznej w momencie, kiedy mówimy o postępowaniach niejawnych stanowiących tajemnicę osobistą i tajemnicę państwową. I to są ciekawostki, które niestety, ale od dłuższego czasu obserwujemy w świecie i w domenie publicznej. W momencie, kiedy ta osoba zostanie skazana prawomocnym wyrokiem sądu, będzie ponosiła tego konsekwencje. Jednoosobowa decyzja prokuratora, któremu być może coś się wydaje, ale nie jest oczywiste, nie jest wyrokiem dla danej osoby. I na to należy zwrócić uwagę. A ponieważ tutaj w przypadku tej osoby, ta osoba była też zamieszana w aferę GetBacku, bo tak jak przeczytałem, przygotowując się do tego programu, no to wiemy, że również media, również ja pisałem na ten temat, wyżej wymieniona afera miała podłoże polityczne, były powiązania polityczne w tym zakresie, więc ocena prokuratora niekoniecznie mogła być oceną oczywistą. To jest pierwszy wątek legalistyczny. Drugi wątek, no to jest wynik doboru osób. Nie wiem, nie potrafię ocenić, bo nie wiem, na jaki temat ta osoba miała robić prelekcję. Natomiast z pewnością, gdy te zarzuty są wysokie i dotyczą działalności antypaństwowej, być może należałoby się nad tym bardziej zastanowić. No właśnie, reklama kampusu, o którym rozmawiamy, wygląda w taki sposób w mediach społecznościowych. Przedsiębiorcy dzięki swojej pracy nie polegają na partyjnych układach, co w oczach władzy jawi się jako szczególne zagrożenie. O tym, jak wygląda moment, gdy państwo z hukiem wchodzi w nasze życie, porozmawiamy podczas kampusu. Tak mówią owi prelegenci, którzy właśnie mają postawione te zarzuty gospodarcze. Panie Dariuszu, czy pan zgadza się z takim twierdzeniem? To znaczy, jeśli mowa o powiązaniach przedsiębiorców z politykami, szczególnie politykami Platformy Obywatelskiej bądź byłymi politykami, to ja polecam prześledzić, w jaki sposób te powiązania wyglądały w sprawie pana Stefana Niesiołowskiego. Tam już chyba zapadł wyrok i tam się dowiedzieliśmy, że no bardzo ciekawych tak naprawdę rzeczy, że ułatwianie komuś dostępu do pewnych pań nie jest korupcją w żadnym wypadku. Więc jeśli mamy tego typu wyroki sądów, no to my też jako społeczeństwo możemy oceniać same wyroki, co wielokrotnie pada w przestrzeni publicznej, że nie możemy, ależ oczywiście, że możemy. Możemy oceniać wyroki konkretnych sędziów. I tutaj napomknę, no tutaj informację o tym przekazał sam rzecznik prokuratury. To nie jest jakaś informacja niejawna, to nie jest informacja, która została gdzieś wyciągnięta z jakichś odmentów prokuratury, tylko pan Marcin Lorenz, rzecznik prokuratury regionalnej w Szczecinie, wprost to powiedział, to jest informacja jawna. No, czemu prokuratura ma ukrywać jakieś informacje na temat ludzi, którzy pojawiają się w przestrzeni publicznej, kiedy jest pytana o to wprost przez dziennikarzy. Tutaj nikt nie mówi, że ci ludzie są skazani, nikt nie mówi, że zapadł jakiś wyrok
konkretny, tylko po prostu przytaczamy wypowiedź rzecznika prokuratury, który wskazuje, jakie zarzuty zostały postawione. No i pan prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski doskonale zdaje sobie sprawę, kogo zaprasza i że ci ludzie mają postawione zarzuty. No to same te zarzuty już coś jednak mówią o człowieku. Nie można powiedzieć, że to są ludzie, o których nic nie wiemy w tej chwili. Rafał Trzaskowski ma pełną tego świadomość i tak czy inaczej stawia ich jako autorytety, jako wzór dla młodzieży. No ale takich osób zapraszanych na Campus Polska no, było znacznie więcej. Takich, których działania mogą mu budzić powszechne często oburzenie, bo przypomnijmy, że mówiłem o wypowiedzi pana marszałka Grodzkiego. Podczas tej samej wypowiedzi Sławomir Nitras powiedział o słynnym opiłowywaniu katolików z przywilejów. To opiłowywanie skończyło się dewastacjami kościołów, czyli również przestępstwami. Jedna z osób, która słynne ścięcie krzyża w Zielonej Górze przez mężczyznę, który na grupie upublicznił na Facebooku to, jak ścina ten krzyż, zresztą ustaliłem jego dane personalne, organy ścigania go zatrzymały, ten człowiek udostępnił właśnie ten wpis z Campus Polska z wypowiedzią pana Sławomira Nitrasa. Więc to też pokazuje, w jaki sposób wypowiedzi osób, które trafiają na Campus Polska, wpływają na ludzi i mogą ich radykalizować. No to jest facet, który poszedł z piłą po prostu do miejsca, pod którym modlili się ludzie i ściął krzyż. Więc no moim zdaniem to środowisko Koalicji Obywatelskiej powinno dużo bardziej patrzeć na to, kogo dobierają i zdecydowanie bardziej unikać właśnie wszelkich tego typu radykalizmów, takich jak Sławomir Nitras, czy zapraszania osób, na których ciążą w tej chwili już zarzuty. Być może jeszcze nie zostali skazani, ale zarzuty są. Panie Piotrze, czy ci młodzi ludzie, którzy uczestniczą w takich wydarzeniach jak Campus, w ogóle zdają sobie sprawę, że ich panelistami są na przykład ludzie, którzy spędzili, bo mówimy tu o tych dwóch panelistach z zarzutami, 15 miesięcy w areszcie i wyszli za poręczeniem 30 milionów złotych, mają na swoim koncie zarzuty dotyczące szkody majątkowej, na przykład na rzecz Idea Banku w kwocie 7 milionów, czy też innej szkody wyrządzonej właśnie spółce GetBack na kwoty ponad 134 milionów. Chyba nie możemy tu mówić, że są to autorytety gospodarcze, autorytety moralne, które mają wychowywać młode polskie pokolenia. Jak pan się odniesie do tego? To znaczy, ja powiem tak, jeszcze na chwilę odniosę się do wypowiedzi mojego poprzednika, bo jestem z wykształcenia prawnikiem, w zasadzie doktorem prawa konstytucyjnego. Chciałem też zwrócić uwagę na fakt, że rzecznik prasowy prokuratury nie tworzy prawa. Kodeks postępowania karnego wyraźnie określa, co jest jawne, co jest niejawne. To, co ten pan mówi, prawdopodobnie, jeżeli zostały ujawnione tajemnice tego typu postępowania, naruszało tajemnice postępowania. I przepisy są tu jawne w tym zakresie, bo można to po prostu w KPK przeczytać. Więc chciałem się tylko odnieść, że jakieś poszczególne osoby nie tworzą prawa. Prawo tworzy ustawa, która wyraźnie to narzuca. W związku z tym to, że ktoś ujawnił nielegalnie dane albo do działalności politycznej używa tych danych, tak jak w przypadku ministra Niedzielskiego, który ujawnił dane personalne osoby przyjmujące leki psychotropowe, co jest generalnie niejawne. Bardzo często u ministra Ziobry pojawiają się informacje, które są wywlekane z jakichś śledztw, mimo obowiązujących jasno przepisów. To nadal nie jest prawo. To jest po prostu nadużycie prawa, które wyszło do domeny publicznej i jest po prostu nieczystą zagrywką. To jest pierwsza rzecz w zakresie wytłumaczenia i legalności postępowania w tej sprawie. Z drugiej strony, być może, bo to, co pani przeczytała, jest to fragment wykładu, który chce pokazać, że po prostu państwo ujawnia tego typu postępowanie w stosunku do przedsiębiorców w momencie, kiedy nie są oni skazani. To, czy oni wychowują te osoby, no nie wychowują. Idą po prostu na wykład i czy osoba, która robi wykład, czy robi wypowiedź jakąś na temat, tu jest powiedziane, wpływu państwa na gospodarkę i na politykę, a tutaj ci ludzie
uczestniczyli w aferze, o której czytaliśmy przez ponad 2 lata. Być może to kogoś ciekawi, warto się dowiedzieć z pierwszego źródła albo z innego źródła niż to, co jest pisane. Nie wiem, czy to jest wychowawstwo, tu musimy, panie Piotrze, postawić przecinek. Zapraszam naszych widzów na kolejną rozmowę. Będziemy rozmawiać o festiwalu muzycznym, chociaż nie do końca. Zapraszam.